Piotr Barełkowski, telewizja w Polsce.pl. Z nami w studio marszałek senior Kornel Morawiecki, Wolni i Solidarni. Witam, panie marszałku. Chciałem dziś porozmawiać z panem o niezwykłej misji, której się pan podjął w ostatnich dniach. Właśnie wrócił pan z Kurdystanu. Tam było referendum w sprawie niepodległości tego państwa, tego narodu. To była misja trochę dziwna, bo nieoficjalna, taka w pana stylu. Pan jest takim człowiekiem, troszeczkę zawsze pod prąd. Proszę wybaczyć, ale to chyba tak jest. Ale to była misja na prośbę tutaj przedstawiciela autonomii Kurdystanu, pana Raufa, który mnie prosił o to, żebym nam pojechał, no bo oni jak grzyby, jak kania dżdżu, chcą jakiegoś takiego potwierdzenia, że mają oficjalne jakieś, no, że świat ich zauważa, bo świat ich nie zauważa, nie chce ich zauważać. Oni są, to jest chyba największy naród w tej chwili na kuli ziemskiej, który nie ma państwa. A miałby wtedy, jak myśmy po I wojnie światowej, bo tam wtedy tureckie imperium się rozpadało, ale Anglicy zauważyli, że tam jest bardzo dużo ropy i ta ropa ich zgubiła i dlatego ich podzielili. Wtedy zrobili te protektoraty Iraku, Francuzi protektorat Syrii, no i to ich podzieliło. No nie ma wolnego Kurdystanu, polityka światowa jest brutalna, czasami polityka i dyplomacja to brutalna sprawa i też pytanie, czy to jest w interesie Polski, żeby Kurdystan był wolny, no bo jednak gramy wspólnie w jednej drużynie z Amerykanami, oni popierają Irak i jego nowy rząd, z drugiej strony jest Turcja, która jest z nami w NATO, oba państwa są skonfliktowane z Kurdami, z tą inicjatywą Kurdystanu, no pytanie, czy to działanie jest w interesie dyplomacji polskiej? Mi się wydaje, że tak, znaczy nie tylko polskiej, ale europejskiej. Mi się wydaje, że w głęboko takim rozumianym interesie europejskim jest, bo ten Kurdystan to jest taka dziwna enklawa. To jak takie resztki tego, może tego co było z Iraku, czy tego, co było z Syrii przed tam zawieruchą, która nawiedziła te rejony. No przecież oni, oni po pierwsze tak, oni się spisali na dzielniej w walce z państwem islamskim. Bo właściwie to można powiedzieć, były amerykańskie bomby i kurdyjska krew. No, bo to tak było, do pokonania tego państwa islamskiego. I to już właściwie to państwo dogorywa. No i oni myśleli, że przynajmniej jakiś gest wdzięczności. No, tam z Europy było chyba zdaje się trzech tylko parlamentarzystów. Ja, był parlamentu szkockiego regionalnego poseł i jeden parlamentu ogólnobrytyjskiego był. No to na pewno... To była żadna reprezentacja, oni naprawdę... No właśnie. Oni się... A było 200 obserwatorów, słuchaj. 200. Także to świat to zauważył, ale Europa nie zauważyła, Ameryka nie zauważyła. Nas, Polaków, takie coś na pewno boli. No bardzo, bo to oni walczą o to, co myśmy walczyli od świat wszystko widział, nic nie powiedział. Od zawsze, tak? W naszych przypadkach historycznych. Oni się patrzą, oni myślą, że zobaczą nas w tym lustrze swoim, bo te powstania XIX wieku, to nasze, ich było więcej powstań niż naszych. No i oni naprawdę o tą wolność, o tą niepodległość, no biją się i biją się. Takie dramatyczne słowa tam powiedział prezydent tej autonomii Kurdystanu, Barzani. On powiedział tak, że no tam grozicie nam tutaj, że nas, że będziecie nas najedziecie. I pyta się jeszcze, no jak długo wy nas jeszcze myślicie zabijać? No to były takie dramatyczne słowa, no. Bo oni nie mają ciężkiej broni. Oni jakby się bronili, to broniliby się tak po partyzancku. Ja to doskonale rozumiem i rozumiem, że nie mogło pana marszałka z tą przeszłością tam nie być. Ja to doskonale rozumiem i czuję. Bym miał lekkie wyrzuty sumienia. Ale Kurdystan też ma pewną czarną z punktu widzenia polskiego legendę. Przecież była Partia Pracujących Kurdystanu, była kolaboracja, czy nie tyle kolaboracja, co współpraca z Sowietami. Z naszymi ciemiężycielami. No to Kurdowie byli po przeciwnej stronie barykady wtedy, kiedy pan marszałek walczył z komuną, kiedy Solidarność Walcząca była w ogniu walki, to oni niestety byli po drugiej stronie barykady. Tylko ci Kurdowie to byli Kurdowie z Turcji na ogół, bo to Turcja głównie była ich wtedy. Jest na większej, mówią, że w Stambule ich jest 5 milionów.
No, a Turcji jest ich 20 milionów w sumie. A to jest naród rzędu 30-40 milionów populacji. No tam, gdzie byłem, w tym Erbilu, to jest to miasto, najstarsze miasto świata, mówią, 8,5 tysięcy lat. No to, i ta cywilizacja, to widać tą powagę tej cywilizacji, a widać jeszcze coś innego, panie redaktorze, no widać coś takiego, że ten Kurdystan stara się być taką trochę takim poletkiem doświadczalnym takiego poprawnego, albo nawet można powiedzieć przyjacielskiego współżycia różnych religii, różnych nacji, różnych układów. Tam budują kościoły. Tam nie, jakbym jeszcze jeden dzień poczekał dłużej, to bym może spotkał się z biskupem, tam takim patriarchą tego kościoła katolickiego chrześcijańskiej tej społeczności w Erbilu, tak? No ale bałem się, bo Irakijczycy mówili, że zamkną przestrzeń powietrzną i jak ja się tam wydostanę. Ja i tak leciałem przez Katar. I tak był pan bardzo dzielny, tu nie ma wątpliwości. Bałem się po prostu. No ale rozumiem, że Kurdowi ciążą do demokracji europejskiej. Ciążą to jest ich ideał, że podobnie jak na początku wieku XX Turcy dążyli do Europy poprzez koncepcję Atatürka, tak samo teraz Kurdowie chcą odtworzyć ich drogę. To jest może za mała enklawa, żeby to się udało. Ja nie mówię, że to się uda, ale na pewno się nie uda, jeżeli nie będziemy ich wspierać. Ja bym chciał jednak, żeby jakiś gest ze strony rządu polskiego, ze strony polskiego ministra spraw zagranicznych w kierunku poszedł. Ale panie marszałku, to nas nie będzie kosztowało strasznie. Czy w sytuacji tego, co się dzieje w Katalonii, tego, co się dzieje być może w Baskonii, tego, co dzieje się w Kurdystanie, to czy mnożenie bytów i popieranie takich koncepcji separatystycznych jest dobre nie dzieje dobre się dla nic nas. Złego. Nawet Turcy powiedzieli, rzecznik Erdogana powiedział, że, no, że oni nie popierają inicjatywy referendum niepodległościowego, ale jak ktoś myśli, że oni będą używać ekonomicznej albo tym bardziej jeszcze militarnej siły, no to oni są jak najdalsi od tego. Taka była, więc to jest, bo tam to jest jedna społeczność, która szuka swojego miejsca, to nie jest cały Kurdystan, żeby słuchacze rozumieli, to jest 5,5 miliona ludzi raptem, to jest ta enklawa iracka, zresztą mają autonomię po tej wojnie ostatniej, iracko, jest Saddam Hussein. Ale co jest... myślą w takim razie ci Kurdowie, bo moje spotkania z Kurdami w Niemczech, w Polsce są takie, że oni są właśnie cały czas prosowieccy, że oni są prorosyjscy z dystansem do Polski. Jacy są Kurdowie? Oni są bardzo tacy właśnie do tych otwarci. Poloń to dla nich było, Poland to było dobre hasło. To ja tam widziałem, bo tam są i Kurdowie, no w jakimś sensie oni, to referendum to dotyczyło również ludzi, którzy tam żyli, a tam nawet z Bagdadu kobieta arabka, tam byli Arabi, Arabowie, uchodźcy z Mosułu na przykład, ojciec syna stracił tam i tam, no i on przyjechał do tutaj, bo chce być z Kurdami, bo czuje się bezpiecznie i tam, mała stosunkowo społeczność, ta, która buduje taką enklawę pewnej demokracji, pewnej takiej tolerancji właśnie, jakiegoś takiej wolności właśnie, religijnej, rasowej, narodowej, no by uchodźcy. To jest też taki, może oni przesadzają, panie redaktorze, może im możemy nie wierzyć, ale oni mi powiedzieli, że tam jest 1,5, no co najmniej miliona uchodźców w takim małym kraju. I byłem w takim jednym obozie, gdzie było 7,5 tysięcy uchodźców, rozmawiałem z tymi ludźmi, to byli uchodźcy z Syrii, że oni podejmują olbrzymi wysiłek. Taki wysiłek jakby, żeby pomóc tutaj Europie. Rozumiem, że oni mają taką infrastrukturę państwową, która to umożliwia. Oczywiście, pieniądze mają z ONZ-u. To nie jest tak, że to oni są w stanie takiej masy ludzi brać. Ale część tych ludzi oni zasysają tak, że nie są w obozach, tylko wchodzą po prostu na normalnie. Dlatego tam są, zresztą to jest kraj kontrastów. Samochody są lepsze niż u nas, a dzieci, biedne dzieci, tam ci gumę sprzedają po ulicy, w knajpie przychodzą
do ciebie, no tam ci chcą jakieś klapki zaoferować, takie rzeczy. No to widać tą biedę, widać też tą biedę i to jest kraj właściwie taki trochę... Bogactwo z ropy, a bieda ze złego podziału tych bogactw. Tak, też, ale ta ropa też, panie redaktorze, ta ropa, to ona nie jest też taka oczywista, bo oni śpią, znaczy leżą na ropie, leżą na gazie, ale przesył, no jak to z tym zrobić? Do Zatoki Perskiej na Ocean Indyjski przez Irak, do Morza Czarnego przez Turcję, do Morza Czarnego przez Syrię, no bo Syria cały czas jeszcze wojna, no to jak to... Czyli potencjalnie niezwykle bogaty kraj, ale z małymi szansami na rozwój dzięki tym szczypcom, w których się znalazł. Oni są w kleszczach. Chyba tylko może pomóc im Rosja, chyba tylko ona być może tutaj... Liczą trochę na Rosję, liczą z Iranem, tam próbują, tam jakieś układy podpisują pośrednie, żeby im sprzedawała tą ropę czy gaz, tak, liczą na takie układy, ale Rosja też im nie bardzo chce pomóc, bo Rosja sama się separatyzmu boi, swoich właśnie. To jest bardzo, no to jest coś takiego, że właściwie świat cywilizowany powinien wypracować sobie mechanizmy, które pozwalają na odłączenie części od całości, jak całość się nie godzi. No, na razie no, to z nie tą było... Katalonią. No nie, widać, że to nie wychodzi. Chyba nikomu nie będzie po drodze do tworzenia takich mechanizmów. Przepraszam, no ale co? To mają Katalończycy partyzantkę tworzyć w Europie? No panie redaktorze, przecież to absurd. Ale pozwolić im na odłączenie się od Hiszpanii? Czy pozwolić. No, trzeba było. Kurdowie nie chcą się od razu odłączać. Oni zrobili referendum, ale oni mówią, że to jest proces. Oni chcą zacząć. Oni zaczynają pewien proces. Negocjacje, rozmowy. No właśnie, bo nasuwa się pytanie w tej całej sytuacji, czy oni mają realne szanse na niepodległość? Nie wiem, no ale oni na razie. No, wzmacnia ich to referendum, wzmacnia ich szanse. Bo jednakże była duża frekwencja. Pod 78 czy ileś procent. Tam wynik referendum 90% poparcia, więc to jest olbrzymi, tam Kirku, to jest takie miasto, które oficjalnie jest poza tą autonomią, ale tam jest kurdyjskie miasto w większości, też prawie 90% poparcie, a to jest rejon niezwykle bogaty w ropę. To jest według tam szacunków, to jest 9% światowej ropy. Mała światowa... Niesamowite, 9% światowej to naprawdę... ropy. Tak, takie zasoby. Niebywałe. Towarzyszył pan w tej drodze Kurdów, w tym pierwszym ich kroku do niepodległości. Tak. No dlaczego? Bo uważam, że każdy naród ma prawo. To my jak najlepiej to chyba Polacy czujemy i wiemy, że to jest coś wielkiego rzecz mieć własne państwo, własną niepodległość. No to nie można mówić, że nie można moralności Kalego uprawiać, że dobrze jak Kali ukradł komuś krowę, a źle jak Kalemu ukradli. To tak nie można, to w ten sposób się nie da polityki międzynarodowej uprawiać na dłuższą metę, w perspektywie dłuższej niż moje życie. Proszę państwa, z nami w studio gościliśmy sumienie narodu naszego w tym wypadku, dziękuję, z całą pewnością. To był marszałek senior Kornel Morawiecki, Wolni Solidarni, który jako jedyny z Polski, marszałek senior Sejmu RP, pojechał do Kurdystanu i uczestniczył w procesie budowania tamtejszej niepodległości. No chyba za ten gest piękny powinniśmy panu podziękować, aczkolwiek... Również. Pewnie polski rząd z rezerwą odnosi się do tych działań, bo no w dyplomatycznym, w politycznym interesie, jeśli chodzi o politykę międzynarodową Polski, niepodległość Kurdystanu niestety nie jest i to jest ten odwieczny problem, ale dzięki Kornelowi Morawieckiemu no, Polska wykonała piękny gest, który jest takim naszym odruchem sumienia. No i chyba, powtarzam, za niego wypada podziękować. Piotr Barełkowski, oglądajcie telewizję w polsce.pl.